Nie! Najgorzej! Kono kosu de hasiri tai no nara time attack no trofii o taksan atsumeru no ja. Nani, omae san nara dekiru. Kono kosu de hasiri tai no nara time attack no trofii o taksan atsumeru no ja. Nani, omae san nara dekiru. Jak widzicie, kiedy jedziecie się zapytać o cokolwiek Aku, to on potem ma już normalną mordę. No, tutaj ma normalną, nie? Mordę. Zobaczcie, co się teraz stanie, jak pojedziemy w inną strefę. Zobaczcie teraz na to. Tutaj on ma normalną mordę, co nie? Taką najzwyklejszą, jaką miał. I nagle zmienił mordę. O co mu chodzi? Co on jest taki zmienny, że mordę zmienia? Gdzie się, jak się gdzie indziej jedzie? Dobra, nie, never mind. Robimy teraz troszeczkę z takiej z dupy kolejności, bo lecimy teraz sobie od Mystery Caves. Zacznijmy od tych takich trudniejszych plansz i skończmy na takich najłatwiejszych. Czyli teraz jest Mystery Caves, następne będzie Sewer Speedway i Rose Tubes oraz Crash Cove i cofamy się z powrotem do Citadel City i lecimy z purpurowymi tokenami. Oh man, w ogóle taka dziwna spekulacja była kiedyś, bo oglądałem dużo filmików, jak to jeden koleś, nie pamiętam jego niku, robił coś takiego, że podpasowywał postacie pod daną trasę, bo na przykład widzicie, są takie trasy jak Rose Tubes, Dingo Canyon czy coś i to wiemy, że to są trasy danych postaci, bo ich imię widnieje w tytule. Natomiast na przykład taki, nie wiem, Mystery Caves, Sewer Speedway, Blizzard Bluff. Tak swoją drogą Blizzard Bluff należy do Pentapinguina dla osób ciekawych. Tak, ja kiedyś w ogóle upierałem się, że Blizzard Bluff na 100% należy do Polara, bo wiecie, Polar to jest jedyna postać, która mi się kojarzyła z zimą. Wtedy kompletnie nie myślałem, że jest ktoś taki jak Pentapinguin, czyli ten pingwinek z Crasha dwójeczki. O, i mamy ten, literki zdobyte. To bardzo fajnie. No i nie myślałem w ogóle, że ktoś taki jak Pentapinguin kiedykolwiek istniał. Jakieś było moje zdziwienie, że Blizzard Bluff należy do Pentapinguina, a nie do Polara. Serio, ludzie, nie chcielibyście takiego szoku doznać. Bylibyście ostatnimi ludźmi, którzy by chcieli takiego szoku doznać. Naprawdę, mówię wam oficjalnie. Bo ja osobiście jestem tak zaszokowany, że to jest dosłownie niesamowite. Jestem pod wrażeniem, że tak powiem. No ale w ostateczności wyszło coś takiego, że koleś dopasował Mystery Caves do Pinstripe'a, nie wiedzieć czemu, że niby ta trasa do Pinstripe'a należy. Coś, co jest dla mnie takie wow, dosłownie. Sewer of Speedway, a raczej Sewer Speedway, nie Sewer of Speedway, bo ciągle mi się myli z Crashem dwójką i Sewer or Later. Sewer Speedway ponoć należy do Fake Crasha, coś z czym mógłbym się bardzo zgodzić. Co tam była jeszcze za trasa, która jest taką jedną wielką niewiadomą? W zasadzie to Slide Colosseum i ten, i Turbo Track, ale tutaj koleś miał taką spekulację, że albo te trasy należą do Tiny'ego Tigera, albo do Entropiego. Coś, co byłoby bardzo prawdopodobne. Pik! 68. Nice! Dobra. To jeszcze na dobrą sprawę zostały nam trzy takie zwykłe challenge i potem fioletowe CTR. Dobra, tutaj już byłem, hahaha. Więc teraz Sewer Speedway. Bo to będzie akurat prosta trasa, bo ona nie jest w sumie jakaś taka długa. Zresztą przecież jesteśmy w pierwszym świecie, tutaj trasy nie były jakieś długie. Więc co ty gadasz, Michał, że niby są długie? W ogóle kurde, gościu. Ej, ale co to było za zwolnienie? Halo? Tak my się nie bawimy. Tak, by the way, mam... Tak, wczoraj nagrywałem... Tak, wczoraj? Czy to było przedwczoraj? Wczoraj! Wczoraj nagrywałem, no. Wczoraj byłem też w tej bluzie, ale to była jedyna bluza, która mi została tutaj na tym... na kanapie, więc tak se stwierdziłem, że hej, nie chcę mi się innej ubierać. Dobra, tam ominę literkę. Nadrobimy to. Ale Sewer
Speedway ma taki dowalony soundtrack. Ja pierdzielę. Przecież to jest cudo. To jest ten soundtrack, to jest cudo. No nie! Co to miało być? Czemu ty porobinałeś tą literkę R? Halo! Tak się nie bawimy. Jedź po tą literkę R, Polarku, jedź po tą literkę R, nie rób tutaj scen. Ludzie chcą też zobaczyć pełne, kurde, 100%, a nie niepełne 100%. No, dokładnie, i tak trzymaj. Uważaj na ten wałek, czy na tą beczkę, która się w sumie tu kręci. Nie no, to jest beczka. Nic dodać, nic ująć, proszę państwa. Mamy to. Po prostu mamy to. To teraz po Sewer Speedway został nam Roost Tubes i Crash Cove. I w takiej kolejności zrobimy. Dziękuję za uwagę. Lecimy sobie tutaj do przodu. Dokładnie tak. I teraz idziemy do Roost Tubes. Do tego kwadracika, który jest tutaj osamotniony z tych wszystkich kropek, który popadł w depresję, bo został w taki oto sposób postawiony. Więc już tutaj jedziemy zaproponować ci rozkosz, a raczej dopilnować, żeby rozkosz ciebie rozspierała. I proszę bardzo. Dobra, jestem z powrotem. Sorki za nieoczekiwane ZW. Ale już ratujemy sytuację. Dobra. Literka C jest. Dawaj. R. Super. Nie, R jak rower, ale no. O co mi chodzi dzisiaj? Ty, ale ta trawa jakoś tak dziwnie mnie przyspieszyła teraz. Zauważyliście to? Dziwne strasznie. Na 3? Super! Co? A wcześniej Polar nie chciał tego uniknąć. Niesamowite. Dobra. A tak swoją drogą trójkątem możecie sobie ten licznik tutaj włączyć. Dla osób, co nie wiedzieli. Proszę bardzo. 55. Czy dobrze, czy nie? Nie mnie to oceniać. Nie mnie to oceniać. Ale jak dla mnie to dobrze. No i dobra. Ostatnia trasa ze zwykłych, najzwyklejszych wyścigów o tokeny. I lecimy z koksem bez zbędnego przedłużania. Potem nam zostaną już tylko purpurowe i praktycznie sesja dobiega końca. Dobra, tutaj będzie w miarę łatwiej, bo tutaj oczywiście literka R jest tutaj. Literka B jest tutaj w skrócie. Tak jak mówiłem, jedna z tych ciekawostek,
którym opowiadałem w pierwszym odcinku. O, Dingo, nie chciałeś wjechać, tak? Kurde, nie oberwał, co za typ. Uniknął, kurde, odpowiedzialności karnej. Ja mu dam. Co, on chce sobie teraz prawo tutaj naokoło przechodzić, tak? Nie, wiecie co, ja poczekam. 10 łupa frut i kurde, mamy dłuższego aku-aku. Nie, żeby nie było, że ktoś sobie pomyśli, że dłuższego pod innym względem. Nie, nie, nie. Haha, no i co ty myślałeś, że kurde dopadniesz mnie? A i protip, uważajcie na wszystkie przeszkody, ponieważ jak wpadniecie do wody, to tracicie łumpa frutasy. Tak jak ja teraz 3 straciłem. Miałem 6, oj, mam 0. Wszystkie straciłem. Ktoś się na mnie wyżył. Frajerzy jedni. Zaraz was dorwę i was, kurde, skasuję. O ty gnoju, zebrałeś mi skrzyneczkę. Ale tutaj jest na szczęście skrzynka pasiasta. 5 łumpa frut. Dobra, co mi szkodzi? Burger up! Mnie nie dopadniecie. Przechytrzyłem was. I tak oto skończyliśmy CTR-y. Raczej tokeny. Te normalne. Od czerwonego, zielonego, żółtego i niebieskiego. To teraz zostały nam te oto, kurde. No, te oto fioletowe. Ale myślę, że zobaczymy się w Citadel City, tak więc kolejne cięcie. No dobra, jestem z wami z powrotem i bez zbędnego przedłużenia wjeżdżamy sobie do Nitro Court. ボーナスコースではな、制限時間内に全てのパワーストーンを集めるのじゃ。うまくいくといいことがあるぞよ。 Albo w Japonii Nitro Court oznacza White Garden at Night. I jest to jeden z moich ulubionych fioletowych poziomów. Dlaczego? Otóż fioletowe poziomy polegają na tym, że musimy zbierać 20 kryształów w każdej z takich właśnie osobnych aren. I bardzo uwielbiam muzykę, która właśnie teraz leci tutaj sobie. W ogóle graficznie ten poziom bardzo ładnie wygląda, szczerze. Naprawdę. Trust me. I to w ogóle była ostatnia podpowiedź o Takuaku, już nie będzie żadnej podpowiedzi. Nie no, w sumie będzie jeszcze z reliktami. Ale to już będzie praktycznie ostatnie, już nie będzie żadnej innej. Kurde. Wiedziałem, że tak to się skończy. Omen. Omen, kurde no. Jeszcze 6 kryształków. Tutaj w ogóle naszą jedyną bronią to będą bomby. Jak sami zresztą widzicie. Bo cała ta trasa jest napakowana nitro i TNT. Zresztą gdyby nie było tutaj nitra, to nazwa by trochę kłamała, bo wiecie, w końcu ten poziom w normalnej wersji nazywa się Nitro Cord. Nie Nitro Kart, tylko Nitro Cord. Więc na dobrą sprawę, no nitro samo w sobie musi tu występować. O, to było dobre. To też było dobre. Takie fajne. What? O kurde. Kozacko. Kozacko, to było kozackie. Nie powiem, że nie. No i dobra, mamy tutaj już ten poziom zaliczony sobie. Jak zresztą widzicie, czerwona kropka się pojawiła, co oznacza, że takie już ultra stuprocentowe zaliczenie poziomu. I lecimy do Glacier Park, żeby tutaj zaliczyć kolejny fioletowy sobie poziom. Czyli to było bodajże Rocky Road, tak? W Glacier Park. Tak, Rocky Road. Albo w Japonii ten poziom oznacza
Balance Rock in the Wild... Właśnie to znaczy? Wilderness. Chyba tak, to był ten chyba poziom. Taka w ogóle ciekawostka, muzyka jaka tutaj leci, to jest muzyka z kredytów. Dosłownie, muzyka z kredytów to jest tej gierki. Taka ciekawa ciekawostka. I powiedzcie mi, czy do takiej zimowej strefy pasuje ten poziom, bo jak dla mnie nie pasuje w ogóle. Ale ładnie, mamy już tutaj 12 na 20. I tutaj kurde, 4 obok siebie są, ja pierniczę. Uważaj, Polarku. What the hell? O właśnie, tu się skrył. Dawaj, dawaj. Gdybym był poniżej 14 sekundy, to czas zacząłby migać. Tak więc, no. Ale jeżeli chodzi o wspomnienia z tymi wszystkimi poziomami, jak byłem mały, to nie cierpiałem tych fioletowych poziomów w trybie Adventure. Dosłownie one sprawiają mi taki problem nieziemski, że wy sobie nawet z tego sprawę nie zdajecie. Dosłownie byłem taki czasami wymęczony tą grą, że pierwsze co chciałem robić, to po prostu wyłączyć tę grę i dosłownie odciąć się od niej. Dobra, Rampage Ruins, albo w Japonii poziom nazywa się Excavation of Ancient Archaeological Site. Dłuższej nazwy się nie dało wymyśleć. Japończycy, czy wy macie kurde chore głowy? Czy wy chory na wory jesteście? Serio, ja czasami jestem przerażony kurde tymi nazwami w Japonii. Gdyby nie mogli po prostu tego nazwać archeological site na przykład, bo mogli to tak nazwać. To TNT chyba za szybko wybuchło, tak nie powinno być. Oh man, dobra, udało się. Tutaj pewnie mi czas będzie migał, jak nic. Tutaj nie zdążę w sensie zrobić tak szybko jak na poprzednich trasach. Bo mnie to tak spowolniło, to TNT, że to jest szok. No i widzicie, czas zaczął migać, no ale... Zdobyliśmy fioletowy CTR. Tyle w temacie. Tą trasę niejednokrotnie powtarzałem, jak byłem mały. Jak nie byłem jeszcze taki, powiedzmy, doświadczony trochę w tej gierce. No i dobra, lecimy sobie teraz na Insanity Beach. Piękne wodospady tutaj ze ścian spływają sobie. 4 portale już się świecą. Czyli oznacza to, że są 4 już aktywne. Dokładnie tak. Więc... Więc tutaj mamy już nasz ostatni poziom. I wjeżdżamy bez żadnego przedłużania do poziomu School Rock. Albo w Japonii ten poziom oznacza Cortex Boulder. Dlaczego Cortex Boulder? Zaraz wam pokażę. Ale z ważnych ciekawostek, to jest jeden z poziomów, gdzie nie ma w ogóle tutaj żadnych przeszkód pokroju Nitro i TNT. Tak od razu wam powiem. Więc czekajcie. Pokażę wam, dlaczego Cortex Boulder to się nazywa. Dlatego. Tutaj mamy kurde wielką głowę Cortexa z kamienia.
40 sekund, a my już mamy tutaj skończony poziom. Niesłychane. Bardzo ładny czas, bardzo ładny czas. Serio, bez kapy. I to by było na tyle w sumie. Tak myślę. No, bo zrobiliśmy to, co chciałem między innymi zrobić. Wszystkie ten, żetoniki mamy zebrane. Więc możemy sobie zapisać w Gemstone Wally. Dobra. 58%, patrzcie jaki skok, 20% w górę. No dobra, dzięki wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało i standardowo, jeżeli jesteś nowy na tym kanale, spodobał ci się mój content, zapraszam do subskrypcji kanału oraz kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z takimi filmami czy też live'ami. A jeżeli tobie, drogi widzu, się spodobało, zostaw łapkę w górę, napisz komentarz, co sądzisz o serii i prowadzeniu tej serii, a my widzimy się w kolejnych odcinkach z Crasha Team Racing, nie tylko. Ja się odmeldowywuję, trzymajcie się, cześć i na razie.